To są drobiazgi. Jeżeli traktujemy siebie poważnie i poważnie traktujemy słuchacza, do którego się zwracamy, to zadbajmy również o sposób mówienia. To buduje fantastyczny wizerunek osoby mówiącej, a jednocześnie promieniuje świetnym przykładem. Tyle króciusieńko, żeby Państwa nie zanudzić. To są moje przemyślenia, radiowca. Mam nadzieję, że przydadzą się w naszym życiu. Dziękujemy bardzo serdecznie za wykład. Jeszcze raz gromkie brawa. A teraz już pora na kolejny punkt naszej dzisiejszej uroczystości. Wystąpienie pani Małgorzaty Szot-Wróblewskiej, która podzieli się z nami swoim najnowszym odkryciem na temat historii Lipska i Solca. Wszystkie prace związane z pozyskaniem i zakupem materiałów w archiwach finansowane są wyłącznie przez panią Małgorzatę. Pani Małgorzata jest nauczycielem przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Samorządowych w Solcu. Zapraszamy i prosimy o gorące brawa. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że tak. Znaczy, wiem, że mam mówić 5 minut. Proszę państwa, mam bardzo ważne informacje, moim oczywiście zdaniem, do zakomunikowania państwu. Niemniej jednak po moim przedmówcy trudno mi jest zabrać głos. Starałabym się przejść na język migowy, ale to będzie też troszeczkę trudne. Chcę państwu zaprezentować moje odkrycie. I mam pełną świadomość, że zaburzy ono państwa wyobrażenie o terenie powiatu lipskiego w wieku XII, XIII i do początku wieku XIV. Oto prezentuję państwu dokument wystawiony przez Kazimierza Wielkiego w roku 1334. Jest tu pieczęć monarchy. Dokument jest dokumentem prawnym, dokumentem pergaminowym, potwierdzonym pieczęcią królewską, a więc najważniejszym dokumentem w państwie, znajduje się w zbiorach w tej chwili Archiwum Głównego Akt Dawnych. Tyczy on nadania prawa średzkiego dla wsi Lipa. Tych technicznych urządzeń. Dziękuję bardzo. Ponieważ przestawiłam się na średniowiecze, dlatego własnoręcznie wykonałam tą mapę. Myślę, że taką mapą dysponował król Kazimierz Wielki. Otóż ten szlak był szlakiem handlowym, tak samo jak rzeka Wisła, rzeka Krępianka. Proszę państwa, trudno by było wyobrazić sobie, że na tym szlaku, tu wiodącym od Solca, który był bardzo starą miejscowością, poprzez Radom i dalej w kierunku zachodnim, że tutaj była zupełna pustka, ale tak nauka polska stwierdziła do tej pory, że w tym terenie mało się raczej działo. Otóż nieprawda, na podstawie tego dokumentu można stwierdzić, że wierny dobierz z Krępy, czyli mieszkaniec naszej Krępy Kościelnej, zwrócił się do króla z zapotrzebowaniem na wystawienie dokumentu, który by wieś Lipę założoną na pewno w czasach Łokietka istniejącą. Być może założoną jeszcze poprzez poprzednich władców, by tę wieś przenieść z prawa polskiego na prawo średzkie. To jest pierwszy rok panowania Kazimierza Wielkiego, 1334 rok. Władca zasiada na tronie od 11 miesięcy i już zaczyna dzieło swoje największe, czyli nie budowę zamków, tudzież umocnień, a reformę prawa polskiego. To jest największe osiągnięcie, przepraszam, bo ja
Więc Kazimierz Wielki pozostawia nam takie swoje dzieło. Skąd to moje ustalenie, że rzecz dotyczy tej właśnie lipy? Otóż wyeliminowałam wszystkie inne lipy i solce, bo w dokumencie pada nazwa Solecz, Lipa, Krępa. Dobierz skrępy, wieś Lipa pod Solcem. Tak jest sformułowany ten dokument. W dokumencie występują, jest to formularz urzędowy, występują określone punkty. Punkt pierwszy to jest inwokacja, czyli zwrócenie się do Pana Boga, aby to dzieło pobłogosławił. Później następuje cała tytulatura króla. Tutaj Kasia biedna się męczy. Ja sobie przetłumaczyłam ten tekst i pozwólcie Państwu, że właśnie ogranicza mnie ten czas 5 minut, ale zaczyna się on tak. W imię Pańskie amen, ponieważ wspaniała powaga nakazuje królom wydawać postanowienia na wieczne czasy, niech zatem będzie wolno wiadomo wszystkim obecnym i przyszłym, którym to wiedzieć należy, do których to pismo będzie podane, że my, Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, a także pan, dziedzic ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, dobrzyńskiej, Kujaw, Pomorza, pan i dziedzic ziem wszystkich teraz i w przyszłości, po przeanalizowaniu i kontroli wiernych usług wiernego dobiesza skrępy, który tyle razy nam służył swym umysłem w przeszłości i swą wsią, karczmą w lesie koło Solca, którą wziął i którą ma sądy na mocy prawa polskiego. Dalej następują te formuły. Król nadaje również mieszkańcom tej wsi 20 lat wolnizny. Okres takiej wolnizny mógł obejmować 24 lata i pismo to kończy się formułą. W sprawie niniejszej, jako świadectwo, list z pieczęcią naszą powinien być sporządzony, na który mamy zamówienie od władz. Czyli tu nie podlega żadnej dyskusji, że chodzi o miejscowości na terenie naszego powiatu. Teraz, dlaczego nie mówię, że jest to Lipa Krępa lub Lipa Miklas, które istnieją? Otóż mamy inny dokument założyciela, znaczy osoby uznawanej za autora lokacji, autora dokumentu lokującego miasto Lipsko w roku 1813. Nie jest to dokument lokacyjny, jest to dokument nadający miastu Lipsku porządek. I dokument, w dokumencie tym Oleśnicki wyznacza granice miasta Lipska i mówi o tym, że przebiegają one pod lasem Miechow. Jest to wieś pod Kazanowem, jest Miechow, kolonia Miechow. Zastanawiałam się, skąd ta nazwa. Otóż w XII wieku w Solcu właścicielami byli bożegrobcy miechowscy, zakon krzyżowych rycerzy, którzy z pewnych względów musieli Polskę opuścić i wydaje mi się, że to jest właśnie etymologia, pochodzi właśnie stąd. Chotcza jako miejscowość już istniała, nazwa tej rzeczki Choteczka lub Chodzieszka. Ponieważ moja kochana Kasia męczy się tutaj bardzo, ja powiem Państwu, że tę część dokumentu najpierw oderwano, później skradziono. Brakuje 1/3 dokumentu. Właśnie tej nazwy Solec tu nie ma, ale byli uczeni polscy, którzy te dokumenty skrupulatnie przepisywali i treść ich opublikowali. Dokument ma 677 lat, więc możemy sobie wyobrazić, w jakich warunkach był przechowywany, z jaką pieczołowitością. Podzielił on, tak jak wszystkie dokumenty archiwalne, wszystkie dokumenty królewskie, losy narodu polskiego, czyli w czasie rozbioru wywieziono te dokumenty do Rosji, później zostały one podzielone na poszczególne zabory i po wielu, wielu latach do Polski wróciły. Pozwól, Kasiu. Tutaj mamy pieczęć królewską króla Kazimierza Wielkiego. Jest to pieczęć majestatyczna z jego wizerunkiem, która była niezwykle pomocna przy odszukiwaniu właściwego wizerunku herbu Solca. Otóż proszę Państwa, w wizerunku pieczętnym godła pieczęci soleckiej jest kobieta królowa zasiadająca na tronie, a nie panujący na tym herbie w tej chwili król Kazimierz Wielki. I tu mamy godło pieczęci miejskiej z napisem łacińskim. Jest to pieczęć, która pochodzi z czasów Kazimierza Wielkiego. Mając wizerunki tej pieczęci, mając dokumenty z procesu, który wytoczyła żona Kazimierza Wielkiego Adelaida królowi, mogę wskazać, że miasto Solec lokowane było w roku 1341 i przeprowadziłam całe postępowanie dowodowe w tej sprawie, aby udowodnić nauce polskiej, że jednak powiat lipski nie był pustynią, nie tylko rzeka Wisła i panujący na niej Solec, wspaniałe miasto Sandomierz,
Zresztą oba te miasta, dochody z tych miast dostała Adelaida Heska i oba te miasta mają bardzo podobne pieczęcie miejskie. Że nie byliśmy pustynią, na której tylko płynęła żeglowna rzeka Wisła, ale mieliśmy też trakty piesze. Bo co nam i daje ta informacja z dokumentu Kazimierza Wielkiego? Otóż to, że mieszkańcy wsi Lipa musieli przecinać szlaki, budować drogi, mosty, przeprawy, organizować. Także to jest bardzo cenne odkrycie, wydaje mi się, Państwo ocenią. Dziękuję uprzejmie.